Jesteś pewien, że możemy to zrobić? Ruszaj. Ulala, co to za bestia? To nowy Ford Mondeo o napędzie hybrydowym. Auto na baterię? Ja myślałam, że to dobre raczej dla małych chłopców. Pod maską ma dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 140 koni oraz elektryczny o mocy 120. I co? Nie myślisz, że to mnie przekona? Myślę, że tak. Musimy to sprawdzić. Zabieram Cię na przejażdżkę. A, nie. Miejsce dla Ciebie jest po drugiej stronie. Ja prowadzę. Proszę. Co mi się w pierwszej chwili rzuciło w oczy, to automatyczna skrzynia biegów. Na pewno plus dla pań, które kochają szpilki. Dokładnie. Pierwszy odruch, pokusa, żeby pomajstrować przy stacyjce. No tutaj tego nie ma, jest przycisk start-stop. No i to może dla Was facetów ma mniejsze znaczenie, ale mnie pierwsze co uderzyło to kokpit i jego wygląd. Jest zrobiony naprawdę estetycznie i to jest duży plus. Przycisk start-stop jest proekologiczny, wyłącza silnik, kiedy zatrzymujemy auto, na przykład na światłach. A jak dalej? To musimy ruszyć, żeby się przekonać. Okej. Przy ruszaniu korzystamy z silnika elektrycznego, z baterii, a potem, kiedy jedziemy oszczędnie, pokazują nam się zielone listki. Nie wiem, czy Ty też zwróciłeś na to uwagę, ale mi bardzo się podoba i jest to niewątpliwie duży plus, to, że w samochodzie jest wyjątkowo cicho. Wręcz nienaturalnie, minimalny szum opon i to jest właściwie wszystko. Oczywiście, zgadzam się. Ale no to tyle dobrego, spróbujmy poszukać jakichś mankamentów. Może co, system bezpieczeństwa na początek? A wiesz, że się na to przygotowałem? Co masz na myśli? Rozpędźmy auto i uderzmy w ścianę. Chyba nie mówisz poważnie. Poważnie. Zatrzymaj auto, coś Ci pokażę. Jesteś pewien, że możemy to zrobić? Ruszaj. I że to było mocne. Spodziewałam się raczej, że nie wyhamuje. No, mówiłem Ci, że się uda. Bardzo się to przydaje na drodze i dla bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników drogi. No, zdecydowanie. W tym modelu mamy funkcję monitorowania martwego pola, inteligentny tempomat oraz, co ważne, jak pożyczasz komuś auto, możesz wpisać ograniczoną prędkość, czyli żeby ktoś nie jechał zbyt szybko. No na pewno w przypadku świeżo upieczonych kierowców będzie to przydatna funkcja. Co jeśli chodzi o wspomaganie parkowania? Mamy tu coś takiego? Jest coś takiego. Zjedź na parking, pokażę Ci, jak to działa. Okej, jesteśmy na parkingu. Postaramy się zaparkować w sposób automatyczny przy użyciu asystora parkowania. Bieg wsteczny. I rączki mamy tutaj. Okej. Wygląda to tak, jakby kierownicą kręcił nam duch. To co? Czas na wnioski. Jak Ci się jeździło naszym samochodem? Powiem Ci, że bardzo przyjemnie zaskoczyło mnie spalanie. 5 litrów na testach to jest całkiem fajny wynik. Nie jeden kierowca byłby zachwycony, gdyby udało mu się go osiągnąć. A myślę, że gdybyśmy się troszkę bardziej przyłożyli, skoncentrowali na jeździe ekologicznej, to byłoby tylko lepiej. Tak, masz rację. Gdybyśmy pilnowali zielonych listków, to wydaje mi się, że wynik... 4 litry są realne. 4 litry w cyklu miejskim jak najbardziej. Ale czyli przekonałaś się do tego co? Byłam mocno nieprzekonana, przyznam Ci się teraz już po testach, ale to jest samochód, którym myślę, że mogłabym jeździć. Podejrzewam, że asystent parkowania Cię przekonał do tego. Nie ma co ukrywać, mocny punkt. Dzięki w takim razie, do zobaczenia, hej.